Cześć kochane! Cześć, cześć, cześć! Jak się macie dzisiaj? Powiem szczerze, że mam taki świetny humorek, bo spałam do godziny 9 w poniedziałek. To znaczy, obudziłam się, wyprawiłam dzieci i męża do szkoły i pracy i korzystając z tych zalet, z tego, że ja prowadzę swój własny biznes, stwierdziłam, że muszę się wyspać. Więc jeszcze się spałam, chociaż widzicie, jeszcze nie jestem taka na 100% wyspana, na 200%. No i może powiecie, a farciara tak ma, takie ma możliwości. No kurczę, budowałam sobie te możliwości w życiu przez prawie 10 ostatnich lat, więc nie jest to coś, co pojawiło się wczoraj, dzisiaj, a potem jeszcze musiałam, jak już miałam nawet firmę te 5 lat temu, to musiałam w ogóle otworzyć sobie głowę na to, że mogę wykorzystywać swój czas tak, jak ja chcę. I też ciągle cały czas pracuję nad taką rzeczą. Nie wiem, czy wiecie, czy taki macie problem. Jeśli macie własne biznesy, że mam, czuję taką presję, że powinnam odsiedzieć swoje godziny przed komputerem. Niezależnie od tego, czy robię coś konstruktywnego, czy nie, to jakby ten etat jakoś tak we mnie siedzi i żyje, że trzeba wypracować swoje. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o równowadze w życiu, jak ja tą równowagę łapię na różniaste sposoby. I to wcale nie jest dla mnie proste, bo nie musiałabym odsypiać, gdyby ta równowaga była taka wspaniała, prawda? I porozmawiamy dzisiaj o różnych frontach odzyskiwania swojego życia dla siebie, no bo skoro w tym miesiącu tematem jest odzyskiwanie swojego życia dla siebie, no to to nie jest tylko takie jedno hasło, bo oczywiście pierwsza zmiana dzieje się u nas w głowie, no ale potem musimy wyjść na te różne fronty i zacząć działać, zacząć zmieniać różne nasze nawyki, więc porozmawiamy sobie o tych różnych frontach. Kochane, widzę, że jest nas już całkiem miła grupka szkoleniowa. 12 to jest taka, wiecie, idealna grupa warsztatowa. Napiszcie mi, skąd jesteście, czy mnie widać, czy mnie słychać. O, cześć Agnieszka, już się dzieje, już widzę, że jesteście. I w ogóle jestem bardzo ciekawa na początek, jak tam dacie radę wyklikać między kawą a czymś tam. Cześć Magda. Jak się ma w ogóle temat, na ile czujecie, że wasze życie jest w tym momencie wasze, że odzyskałyście swoje życie dla siebie i gdzie u was jest ta równowaga w waszym życiu? Cześć. O, jest, witacie się. Magda Dąbała, Magda Kozłowska, Kasia Bielecka, Małgosia, Ola, witam, Ola z Kielc, Monika. Super. Ojej, już zaczęłam się za wami. Ja lubię te poniedziałki. I wiecie, to jest tak, jak ostatnio opowiadałam wam na webinarze, Ania z Krakowa, że czasem tak rano nie mogę się zabrać za webinar, nie mogę się zabrać za ten live. Cześć, Natalia. Ale potem, jak już jestem obecna i widzę was, że wy też jesteście, to serce mi rośnie, bardzo się cieszę. No tak, a ja jestem Masia Baranowska, coachłam na własnych zasadach, prekursorka pozytywnej dyscypliny w Polsce i tutaj razem budujemy nasze życie na własnych zasadach i bez frustracji i poczucia winy. Pozbywamy się frustracji i poczucia winy w tej grupie. I w sumie dzisiaj też zahaczamy o ten temat, ponieważ patrzę sobie, co ja tutaj napisałam o równowadze, ponieważ frustracja i poczucie winy jest takim narzędziem, bardzo dobrym, świetnym narzędziem do tego, żeby dawać ludziom informacje co do tematu frustracji i poczucia winy, co do tematu równowagi w życiu, bo frustracja jest narzędziem. To nie jest coś, czym my mamy się dodatkowo frustrować, co ja czasem słyszę. Oj, super, przepraszam, że taka dzisiaj jestem na początek chaotyczna, ale jeszcze piszecie odpowiedzi. Małgosia pisze, że u mnie równowaga wróciła wieczorami, od kiedy po 5 latach codziennej walki udaje mi się położyć szybciej, idzie tylko spać. Mam troszkę czasu dla siebie na film, serial. No, to jest takie ważne, jak ten wieczorny rytuał już jest ułożony, uporządkowany. Może muszę zrobić oddzielny webinar o wieczorach po prostu, takich mamowych wieczorach, jak zrobić sobie dobrze, bo wiecie, w pozytywnej sypie nie mówimy o planach, ale żeby to połączyć, mamowe i niemamowe. Magda pisze, u mnie jednego dnia mam wrażenie, że odzyskuję swoje życie, a następnego dnia czuję kompletny dołek. Coś w tym jest. Magda druga pisze, że pojechała gdzieś malować ściany w zwierzaki przez ten śnieg, ale czuje się okej. I wybrała bezpieczeństwo, czyli brak mnie jako kierowcy w śniegu. To są takie wybory różne, różniaste. Okej, dobrze. To jak to jest z tą równowagą? I wiecie co? Ja tak oczywiście mam 7 wątków, bo ja jestem takim typem osoby,
że mam kilka wątków w głowie, że mam od razu widzę, że można ten temat jakiś omówić z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony i mi jest trudno wybrać. I widzicie, już mówiliśmy tydzień temu o tym, żeby znać siebie lepiej. W cały rok mówimy o tym, żeby znać siebie w tym wyzwaniu Uwolnij Moc bardziej. I właśnie jakby to też jest dla mnie jak informacja. Ja kiedyś się strasznie frustrowałam tym, że mi trudno podjąć decyzję, że ja widzę wszystkie opcje naraz, że tematy w ogóle z jednej strony coś jest takie, z drugiej strony coś jest inne. Bardzo było mi trudno podjąć decyzję, aż nie nauczyłam się z tym żyć. Więc jak to jest z tą równowagą? I słuchajcie, to, że u mnie jest z równowagą tak, to jakby spójrzcie, czy to Wam pasuje, czy to do Was też pasuje, bo może się okazać, że Wy macie inaczej z równowagą. Natomiast, prawda, mamy te różne obszary w życiu, mamy te różne role, takie bardziej i mniej kluczowe. Bardziej kluczowe, czyli nie wiem, bycie mamą dla mnie jest rolą bardziej kluczową. Praca zawodowa jest dla mnie bardzo ważna, praca z Wami tutaj jest bardzo ważna. Bycie żoną jest dla mnie ważne. Mój wygląd jest dla mnie ważny. Tak, po latach przyznałam się sama przed sobą, że jestem gadżeciarą. Lubię się stroić, jestem sroką, lubię błyszczeć. Akurat teraz nie założyłam kolczyków jeszcze. Moich ostatnio ulubionych. Tak, znam siebie, coraz bardziej znam siebie i coraz bardziej to akceptuję. Kiedyś wydawało mi się, że coś jest z tym nie tak, coś jest ze mną nie tak, i miałam poczucie winy, że ja nie jestem jakaś inna. Aż w którymś momencie zaczęłam stosować te wszystkie rzeczy, o których Wam mówię, czyli obserwować siebie bardziej, akceptować to, aha, ta osoba lubi błyszczące rzeczy. No dobra, okej. Okay. Akceptujemy to, zobaczymy, co możemy z tym dalej zrobić, tak? Patrzę na siebie z boku. Czyli zamiast się frustrować tym, że nie jestem taka, jak wydaje mi się, że powinnam być, przyglądam się sobie lepiej i łapię taką właśnie równowagę w tym, kim ja tak naprawdę jestem, a nie szarpię się między tym, kim powinnam być. Okay? I to samo robię w każdym z tych obszarów, w tych różnych moich frontach. Czyli to jest jeden poziom łapania równowagi, taki, żeby być bardziej sobą, i mówiliśmy o tym na ostatnim webinarze, żeby wnosić bardziej siebie do tych ról. Czyli jeśli bawimy się z dziećmi, to bawmy się w te rzeczy, które nam też sprawiają frajdę, bądźmy w tym sobą. Wnośmy tą wartość, co jest dla nas jest wartością, tak? Dla mnie rysowanie jest fajne. Mówiłam o tym na webinarze, nie będę się powtarzać. Więc nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czyli jedna łapanie równowagi wewnątrz tych ról, tak? Czyli bycie coraz bardziej sobą, a zdejmowanie z siebie tych wszystkich oczekiwań, które gdzieś tam z zewnątrz przychodzą. I teraz jestem bardzo ciekawa, gdzie jesteście tutaj na tej drodze, na przykład w swojej roli mamy, bo to jest taka rola, która nas tutaj łączy. Wszystkie znajdujemy się w tej grupie, dlatego że jesteśmy mamami, inaczej byśmy się nie spotkały pewnie w życiu, prawda? Na ile czujecie się sobą w byciu mamą? Czy czujecie, że w tym momencie wykonujecie dużo prac, które są takie nie wasze? Ja na przykład w którymś momencie straszliwie zaczęłam się frustrować tym gotowaniem tych zupek. I wiecie, dlaczego mnie to gotowaniem tych wszystkich obiadków, tych łagodnych, tych takich bezsmakowych, bo ja uwielbiam przyprawy, uwielbiam aromaty, uwielbiam jak to pachnie. A dla dzieci powinniśmy gotować łagodnie. W każdym razie, jak ja parę lat temu była bardzo mocno taki nacisk na to. Teraz chyba jest mniej. I poza tym przy pierwszym dziecku, może drugim też się bardziej boimy tego. Przy drugim na pewno już nie byłam aż tak dokładna. I w którymś momencie bardzo odetchnęłam z ulgą, jak zaczęłam gotować oddzielnie dla dzieci bez przypraw, a pozwoliłam sobie, że ja przecież mogę sobie przyprawić. Tak? To ja wiem, że to jest absurd, że w ogóle że na to wpadłam, tak? Ale może tak być, że mamy w życiu jakiś taki ślepy punkt strasznie, który nas strasznie frustruje. Albo, Natalia pisze, że ja odkryłam, że wieczorem nie mogę już nic stworzyć, załatwiać, tylko po prostu odpoczywać lub zrobić kilka rutynowych rzeczy. No właśnie, żeby odkryć o sobie coś takiego, co nam pomaga. Magda pisze, że dzięki wyzwaniu jest bardziej sobą w byciu mamą. Jestem bardziej sobą niż kiedykolwiek. Dobrze, bo to zdejmuje z nas taką presję szarpania się. Jesteśmy bardziej spokojne, takie bardziej osadzone. No i patrzcie, jak jesteśmy w temacie równowagi, jak znajdujemy tą swoją przestrzeń, to aż tak się nam robi tutaj wygodnie i nie mamy potrzeby takiego miotania się na boki, szarpania się z różnymi rzeczami, tylko macie poczucie, że czasem rzeczy przychodzą łatwiej wtedy? Ja takie mam poczucie.
No i to jest jeden poziom łapania tej równowagi wewnątrz roli, takie mam poczucie, żeby nie miotać się między oczekiwaniami mamy teściowej, społeczeństwa i tego, co mamy w głowie nakładzione, tylko właśnie pozwolić sobie na bycie bardziej sobą i spędzanie dziecka z dzieckiem czasu na własnych zasadach i tyle, ile my czasem potrzebujemy, tak? A z drugiej strony jest taka równowaga, którą możemy łapać między rolami. Sylwia tutaj bardzo ważną rzecz napisała, więc ja zrobię dygresję i przeczytam, bo to jest bardzo ważne. Ja odkryłam, że jak zadbam o siebie, to wszystko idzie jak po maśle. Bo tak to jest, jak zadbamy o siebie, to wszystko idzie jak po maśle. To jakby nagle mamy szybciej myślimy, szybciej działamy, szybciej funkcjonujemy. No. Równowaga między rolami. Okej, okay. Jeśli mamy, wszystkie mamy się chyba szarpią z tym, tak? Że jak jesteśmy z dzieckiem na jakimś etapie, to chcemy być w pracy. Jak jesteśmy w pracy, to mamy wyrzuty sumienia, że nie jesteśmy z dzieckiem. Jak jeszcze nie mamy tego ułożonego tak dobrze. Jak jesteśmy z dzieckiem i w pracy, to mamy wyrzuty sumienia, że mamy bałagan w domu. Jak mamy bałagan w domu i robimy porządek, to mamy wyrzuty sumienia, że może w tym czasie powinniśmy gotować jakiś wartościowy posiłek. Jak robimy coś dla siebie, malujemy paznokcie, to mamy wyrzuty sumienia, że powinniśmy być gdzie indziej, robić coś innego. Macie tak teraz, czy miałyście tak? Bo jestem przekonana, czy któraś z Was tak nie miała, bo może moje przekonanie jest błędne, że każdy tak ma na jakimś etapie, ale może ktoś z Was tak nie miał. Jestem bardzo ciekawa. Czekam na Wasze tutaj odpowiedzi w tym temacie, bo to jest moja, no. O, piszecie, miałam tak, nadal tak czasem mam. O tak, to jest mi znane, to miotanie się. No tak, bo to, no to jest normalne. I teraz tak, kiedyś jeszcze strasznie przejmowałam, że w ogóle nie powinnam tak mieć, powinnam przebywać w jakiejś takiej przestrzeni zen, równowaga życiowa, non-stop, po prostu przestrzeń zen, która po prostu nie ma chyba takiego miejsca, tak? Bo równowaga to jest coś, co ciągle łapiemy. No i jeśli mamy tą wagę, tak, i coś robimy czegoś więcej w jakimś obszarze, albo mniej w jakimś obszarze, to ukłucie, ukłucie poczucia winy, to takiej irytacji, że to może powinna być gdzieś indziej, jest informacją, że ta dwojaką. Po pierwsze, to może być takie sprawdzenie. Czy rzeczywiście jesteśmy spójne? Tak, to jest sprawdzenie, czy jesteśmy spójne wewnętrznie. Bo jak nie jesteśmy spójne wewnętrznie, to się zaczynamy miotać. Co to jest spójność wewnętrzna? Spójność wewnętrzna pojawia się wtedy, i uwaga, bo to jest bardzo ważne, że jestem powiedzmy w pracy. Na przykładzie będzie. Jestem w pracy, pracuję, ale mam wyrzuty sumienia, że nie wiem, moje dziecko jest chore w domu, bo ja wyszłam na przykład do kawiarni pisać artykuł. Mam wyrzuty sumienia, bo moje dziecko jest chore w domu z opiekunką. I zastanawiam się, może ja powinnam być taką dobrą mamusią, może jestem złą mamą, jak nie jestem z dzieckiem w domu i może powinnam z nim być. Chociaż wiecie, moja dobroczynna obecność nie jest też tak ważna. Jeśli przez 4 godziny mnie nie będzie, to naprawdę. Nie, ale nie, może jestem złą mamą, miotam się, mam to w głowie. No więc przechodzę proces w głowie. Czy ja jestem złą mamą? Ok. Jaką jestem mamą, kiedy nie pracuję, kiedy jestem wyłącznie 100% z dzieckiem? Sfrustrowaną, ja mówię o sobie, zirytowaną, zdenerwowaną. A jaką jestem mamą, kiedy popracuję te 4 godziny, wyjdę na zewnątrz, nie wiem, spotkam się z ludźmi, z klientami, coś zrobię takiego, co daje mi frajdę i wracam do dziecka, taka trochę może stęskniona, ale też nasycona jakimś innym obszarem, jaką wtedy jestem mamą? Czy jestem lepszą mamą, jakbym rzuciła wszystko i jakby była cały czas z tym dzieckiem? Tak, jak ja się czuję? Jaka jest moja odpowiedź osobiście? I moja odpowiedź, kiedy ja sobie to pytanie zadawałam, była taka, że tak, jestem lepszą mamą, kiedy pracuję, ponieważ to mnie zasila i wracam do domu lepszym człowiekiem, tak? Daję siebie lepszą mojemu dziecku. I to jest, jeśli przechodzimy ten proces, jeśli, no bo te krytyki wewnętrzne, ten krytyk wewnętrzny, on się pojawia co jakiś czas, wzbudza w nas to poczucie frustracji i poczucia winy. I my
Nie mamy takiego nawyku, żeby naprawdę przejść ten proces i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem dobrą mamą, lepszą mamą, czy jak pracuję, czy jestem, czuję się lepszą mamą, jak jestem z dzieckiem. Jeśli przejdziesz sobie ten proces wewnętrzny, to wejdziesz na wyższy poziom integracji. To jakby te role, jakby to poczucie winy, tak jakby się zrobi takie puf i te role w pewien sposób się tak połączą ze sobą, tak? Te obszary ciebie. Nie będzie tak, że jestem albo, albo, tylko okej, rozumiem, że one się wiążą ze sobą i jeśli jestem lepszym pracownikiem, lepiej zorganizowanym w pracy, to czuję się lepszą mamą. I pojawia się wyższy poziom integracji. Dajcie mi znać, czy to jest jasne dla Was i czy to do Was przemawia to myślenie, bo ten wyższy poziom integracji to jest bardzo ważne. To jest wszystko, co robimy tutaj w kursie, będzie zwiększało u Was w kursie Uwolnij Moc, w kursie Mama bez frustracji i poczucia winy, który jak bardzo ktoś by chciał, to może sobie w ogóle kupić w dowolnym momencie. Dlatego, że tam zastanawiamy się nad tymi obszarami, odpowiadamy sobie na takie pytania z różnych obszarów. I jeśli to robimy, to wzrasta nasz poziom integracji. Jak piszecie swój dziennik, to sobie oglądacie siebie z boku i wzrasta wasz poziom integracji wewnętrznej. I dzięki temu zmniejsza się ilość tych momentów, kiedy jesteśmy sfrustrowani, mamy poczucie winy, bo zaczynamy widzieć, jak te rzeczy się ze sobą łączą. Ale równie dobrze mogłaby być taka odpowiedź. Ja też czasem dostaję taką odpowiedź, kiedy przeginam z pracą, nie wiem, bo przez jakiś okres pisałam projekty unijne, tak? Musiałam napisać taki biznesplan i przez 2 tygodnie naprawdę nie było mnie dla dzieci. Naprawdę mnie nie było, bo pracowałam bardzo dużo, popisałam ten projekt przez 2 tygodnie. I rosło moje poczucie winy z tego powodu, że nie mam mnie dla dzieci. Oczywiście, i byłam w stanie sobie powiedzieć, okej, to jest tylko przez 2 tygodnie, za 2 tygodnie to się skończy, ale to ta frustracja traktowałam ją jako informację zwrotną o tym, że ta równowaga, zgodnie z moim przekonaniem, taka jaka ona powinna być, została zachwiana. I to, co jest dla mnie bardzo ważne, piszcie mi, co w ogóle o tym myślicie, bo jakoś tak komentarze znikają, a ja potrzebuję wiedzieć, czy to jest zrozumiałe dla Was. Jeśli pojawia się frustracja poczucia winy, no właśnie, to trzeba sprawdzić te dwie rzeczy. Czy to jest tak, że no jaki to jest zarzut wewnętrzny, czego ja się boję, że będę właśnie na przykład niewystarczająco dobrą mamą i sprawdzić sobie to, czy ja jestem, czy ja, co ja myślę o tym i jaką ja chciałabym uzyskiwać równowagę. A druga wersja, że rzeczywiście być może z naszym przekonaniem ta równowaga jest zachwiana. Okay? No i ja wiem, że jest taki etap, kiedy mamy poczucie zachwiania równowagi w każdym obszarze. Czujemy się niezadbane, sfrustrowane, niewyspane, jakie jeszcze? Bałagan w domu mamy, nie wyrabiamy na tych wszystkich frontach. I wtedy pytanie, za co zająć się najpierw, czym zająć się najpierw? Okay? Co jest tym pierwszym jakby obszarem? No i właśnie, patrzcie, jak przechodzimy w wyzwaniu Woli i Moc, kolejne te punkty, no to najpierw mamy odnajdywanie siebie, bo tak, czyli zaczynamy od siebie, zaczynamy od tego, kim ja jestem i czego ja w tym momencie potrzebuję. Bo inaczej nie będziemy się kierować swoimi potrzebami, tylko jakimiś na przykład chcieństwami z głowy albo poczuciem winy. I zaczniemy sprzątać dom, bo wydaje nam się, że to jest najważniejsze. A jak troszeczkę skupimy uwagi na tym, żeby poznać siebie, to może się okazać, że nie, no trudno, no w tym momencie to, czego ja potrzebuję, to rzucić wszystko w diabły i się wyspać, tak jak ja to robiłam dzisiaj rano. A oprócz tego może przyjdzie nam wtedy do głowy, że potrzebuję wsparcia w postaci pani, która pomoże mi posprzątać raz w tygodniu, albo po prostu kogoś, kto będzie ze mną w domu, nie wiem, drugiej mamy, która przyjdzie do mnie w gości i jak ja będę sprzątać, to ona po prostu znaczy mi dwoma, bo sam się zajmie, a potem ja pójdę do niej i sobie w ten sposób ułatwimy życie. Więc to wszystko jest możliwe i możemy to wymyślić wtedy, kiedy przestajemy funkcjonować w trybie walki i ucieczki. I są momenty w życiu, kiedy funkcjonują w trybie walki i ucieczki, musimy wszystko zminimalizować. Okej, słuchajcie, jaką to wszystko wartość dla Was niesie? Natalia pisze, że właśnie chce się nauczyć integracji, jak jesteśmy we trójkę, ja, dziecko i mąż, to jeśli dziecko mnie potrzebuje, to w ogóle nie mogę słuchać, co mówi do mnie mąż. Nie mogę póki co tego zintegrować.
Sam na sam z mężem jest ok, sam na sam z dzieckiem też, ale we trójkę jest mocno, mocno rozdarta. Moja ogólna równowaga poprawiła się, odkąd mam przed południem 4 godziny dla siebie. Super. Tak, bo coś trzeba wypracować. I w którymś momencie, ja wiem, że Natalia ma jeszcze małe bardzo dziecko, chyba poniżej 2. roku życia. Natomiast no, te 2-latki, 1,5-roczne dzieci już zaczynają umieć poczekać przez chwileczkę, tak? Czyli to też jest tak, że potrzebujemy bardzo mocno, to jest mega szkolenie, nauczyć się zarządzać swoją uwagą. Dajemy uwagę dziecku, wyłączamy na chwilę, mówimy dziecku, poczekaj 5 minut i dajemy uwagę temu mężowi. To jest też nauka. Kochane, ja bym chciała usłyszeć od Was, co z tego wszystkiego sobie bierzecie. Czy coś w ogóle was było zrozumiałe dla Was tutaj? Jakieś jedno słowo mi wpiszcie. Co sobie, hasło, które chcecie, żeby u Was zostało po tym moim króciutkim wykładziku. No i teraz też jestem w takim momencie życia, kiedy szukam swojej równowagi, bo teraz bardzo dużo szkole, przedszkola, szkoły, nauczycieli z pozytywnej dyscypliny. Właśnie w weekend byłam w Płocku i bardzo fajne panie, w bardzo różnym wieku, i młode, i starsze, i w średnim wieku, panie nauczycielki w przedszkolu w Płocku szkoliłam. Świetny odbiór, w ogóle pozytywna dyscyplina ma świetny odbiór. I co? I dlatego potrzebuję dzisiaj dzień wolny sobie zrobić bardziej. Tylko spotkam się z wami, pewnie godzinę posiedzę przed komputerem, a oprócz tego coś tam będę robić, jakieś drobiazgi tak naprawdę. Ugotuję coś dobrego pewnie. I kochane, o co chodzi o tym odzyskiwaniu na tych wszystkich frontach? Bo to jest dla mnie też super w ogóle temat. Bo mamy różne fronty. Mamy front ciała. Tak? Równowaga w ciele, czyli to dbanie o siebie fizyczne, to po prostu leży i kwiczy u nas, myślę, w ogóle kulturowo, tak? U mam to też, ta nasza sytuacja wcale nie pomaga. Tak, jedna rzecz, ciało. Potrzebujemy, no bo wszyscy nam mówią, możesz wszystko, zjedz batonika, będziesz w ogóle się czuła wspaniale, musisz mieć czas, żeby przeczytać, więc kładziemy i obejrzeć serial, więc kładziemy się spać o 24. I to wszystko wpływa na nasze ciało. Więc ten front ciała. A drugi front, nie wiem, właśnie na przykład naszych relacji z dzieckiem. Trzeci front, relacji z mężem. Czwarty front, pracy zawodowej. Tak? Ja bym chciała w tym tygodniu, jeszcze nie do końca mam to wszystko zorganizowane, bo to taki spontan jest, ale chciałabym zaprosić tutaj do nas, do grupy, różnych specjalistów, różne specjalistki, mądre kobiety też mamy, które nam opowiadają o tych różnych frontach. I już jutro, myślę, że około godziny 12, jeszcze dam Wam oczywiście znać, ja porozmawiam z Marysią Szabat tutaj u nas w grupie, na takim live'ie podwójnym. Ona jest od Ajurwedy. Ja Wam wspominałam, że ja różne ajurwedyjskie rzeczy robię. I tak, to nie jest dla każdego. I Marysia nie jest dla każdego, absolutnie. Natomiast ja czuję, że to jest mądra osoba dla mnie na tym etapie i też chcę się tym podzielić z Wami. Tak, przemawiają do mnie racjonalne argumenty. Ajurweda jest metodą medyczną, która ma 5000 lat. W Ajurwedzie jest 6 faz choroby, z czego zachodnia medycyna rozpoznaje 5. i 6. Ajurweda uważa, że wszystko do człowieka, wszystkie choroby wchodzą przez jedzenie i wszystkie choroby można wyprowadzić jedzeniem. I oczywiście pewnie, jeśli już naprawdę jest z nami źle z jakiegoś powodu, to nie rzucimy wszystkich leków i tylko i wyłącznie, żeby zmienić dietę, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale chodzi o to, że w ogóle mają jakąś koncepcję na to, jak wspierać swój organizm w różnych fazach i jak się regenerować lepiej, jak dbać o siebie na różnych poziomach, tak? A Marysia jest osobą, która jest bardzo łagodna w tym wszystkim. Ona ma 2 malutkich dzieci i ona bardzo rozumie mamy, że a jednak znajduje rozwiązania, znajduje sposoby na to, żeby dbać o swoją energię, takie właśnie fizyczne. Więc na jutro zapraszam Was na spotkanie. Wyślę w tym tygodniu mailing, więc zerkajcie do skrzynek. Nie wiem, czy on będzie jutro, czy będzie bardziej w czwartek, dlatego że chcę zebrać te wszystkie rzeczy, o których w tym tygodniu gdzieś tam będę myślała i mówiła, i na przykład wyślę tam też informacje o takim kursie,
dotyczącym sprzedaży swoich własnych twórczych rzeczy. Ja wiem, że tutaj w grupie jest bardzo wiele mam, które tworzy, ale chcemy też zarabiać na tym, co tworzymy, czy szyjemy, czy cokolwiek, tak? Więc chodzi też o to, żeby to sprzedawać. Więc dostałam informację, że powstał taki kurs o tym, jak sprzedawać na Etsy. Podejrzewam, że ta wiedza przyda się na każdej innej platformie sprzedażowej. Cokolwiek, tak? Co Wam pomoże. Będę chciała też innych ekspertów zaprosić, więc zerkajcie tutaj do grupy w tym tygodniu, a może napiszcie mi, jakich Wy byście chciały ekspertów, jakie dla Was są ważne fronty odzyskiwania swojego życia dla siebie w tym momencie. Co o tym myślicie w ogóle? Co o tym wszystko myślicie? Dajcie mi znać. Zerkam sobie na Wasze komentarze. Magda pisze, że chodzę na jogę raz w tygodniu od 3 miesięcy i to mi bardzo poprawiło samopoczucie i sprawność. No właśnie, mniej, ale cokolwiek, to przod, tak? Ja piję codziennie wodę z cytryną od kilku miesięcy i jest mi z tym bardzo dobrze. Robię sobie powitanie słońca, tak uczciwie wiem, powiem, raz na 3 dni. I to mi i tak bardzo pomaga, dużo bardziej niż jakbym tego w ogóle nie robiła. Na takim jestem etapie teraz, po prostu. Kochane, czekam na Wasze podpowiedzi. Jakich Wy byście chciały, nie wiem, ekspertów, na jakim froncie Wy potrzebujecie popracować w odzyskiwaniu swojego życia dla siebie? Kogoś od wyceny czasu pracy. To jest w ogóle, Magda, ty potrzebujesz mi tutaj więcej napisać, bo to nie chodzi zwykle o wycenę czasu pracy, tylko o wycenę w ogóle pracy. Bo co z tego, bo znacie ten kawał taki, że przy wielkim statku popsuło się coś i silnik nie chciał ruszyć. I przyszedł pan mechanik, musiał być zamówiony gdzieś, bo taki zwykły mechanik się na tym nie znał, ale przyszedł mechanik i powiedział, o tak, znam ten problem. Popukał w 3 miejscach i powiedział, poproszę tysiąc dolarów, zmienił jedną śrubkę i poprosił, poproszę $1000 za to. Czy pana $1000 za 5 minut pracy? Nie, proszę pana, nie. To jest, i za jedną śrubkę? Nie, za tą śrubkę to pan zapłacił $1. A $999 zapłacił pan za to, że ja wiem, gdzie tą śrubkę zmienić. Więc ja sobie zakonotuję, że w ogóle wycena to jest dla Was temat ważny. I być może zrobię takiego live'a na ten temat. A co nam nie szkodzi w tygodniu jeszcze machnąć jakiegoś live'ika, nie? Kochane, co jeszcze? Trzymajcie się cieplutko w takim razie. Ja czekam na Wasze komentarze. Piszcie niezależnie od tego, kiedy odsłuchujecie te live'y, bo ja wiem, że mnóstwo z Was po prostu no rano nie może, bo jest, nie wiem, albo akurat nie może, albo wieczorem nie może. Więc dawajcie mi znać. Dajcie mi znać, jak Wam się dzisiejsze spotkanie podobało. Jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Widzimy się. I w ogóle tak sobie pomyślałam, że się zawsze coś przypomina koniec. Baranowskiej się zawsze przypomina coś na pamięć. Dla mnie są te PS-y, więc to są może takie, kto zjada ostatki, to jest piękny i gładki i tak dalej. Kochane, zrobimy sobie też dziś w tym tygodniu w ogóle taką wolną amerykankę. Jak macie jakieś w ogóle rzeczy, które Wam pomagają łapać równowagę, artykuły, cokolwiek, to dziś ten tydzień jest tygodniem wolnej amerykanki. Wrzucajcie wszelkiego rodzaju posty, tylko to ma być naprawdę związane z równowagą, a nie z ofertą zajęć dla dzieci w jakiejś miejscowości, bo o co chodzi? Ja kasuję oferty zajęć dla dzieci w małych miejscowościach, bo po pierwsze, w tej grupie jest większość mam z Warszawy, połowa, a połowa z całego świata i uważam, że to nie jest po prostu dobra grupa docelowa do promowania różnych swoich własnych wydarzeń lokalnych. Są lepsze grupy do tego, mama w Warszawie, mama w Poznaniu, mama gdzieś tam, ale jeśli macie coś, co można przeczytać online'owo, co można sobie, nie wiem, obejrzeć, to można... I to jest związane z tematem odzyskiwania swojego życia dla siebie, według Was, zgodnie z Waszym kryterium, to bardzo proszę o wprowadzenie, dlaczego umieszczacie ten artykuł w tym tygodniu albo to coś w grupie, to może być własny artykuł, jak macie taki i ten, ale bardzo proszę o wprowadzenie, żeby nie było tak, że z czapy wrzucam artykuł i niech się domyślą, o co mi chodziło, nie? Więc
Dobry pomysł. Mam nadzieję, że to też da nam tutaj więcej fajnych inspiracji. Inspirujmy się nawzajem. Trzymajcie się cieplutko. Cudownego weekendu. Ładnej pogody, czyli albo śniegu, albo słońca. Tak, albo śniegu ze słońcem najlepiej. Na przykład. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu. No, pa.